Witam serdecznie w Sunday. Serdecznie odzyskanie niepodległości przez Polskę. Obok Ziemi przeleci spora planetoida, która wygląda jak ludzka czaszka. Planetoida ma rozmiar około 400 metrów i według najnowszych badań jest wygasłym jądrem komety. Planetoida porusza się po dosyć niezwykłej, wydłużonej elektrycznej orbicie. Została wykryta w 2015 roku i wówczas przeleciała obok Ziemi w odległości niecałych 5000 km. Czyli odległość mniej więcej półtora raza większa niż odległość Księżyca od Ziemi. Miłośnicy teorii spiskowej uważają, że planetoida jest synonimem nadchodzącej zagłady, ponieważ jej wygląd do zrozumienia przypomina ludzką czaszkę. Jak wspomniałem, planetoida jest wygasłym jądrem komety i niestety nie widzimy za nią pięknego warkocza, ale zapewne niegdyś była pięknym widokiem na ziemskim niebie. Obecnie jej wygląd jedynie przeraża. W tym roku przelot planetoidy nastąpi Święto Niepodległości 11 listopada i wówczas znajdzie się ona w odległości około 40 milionów kilometrów od Ziemi. Także odległość będzie bezpieczna, absolutnie nie zagraża Ziemi i będzie nas tylko straszyć z daleka. Kolejny jej przelot obok Ziemi odbędzie się w 2088 roku. Dziękuję za obejrzenie filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, daj lajka albo dislajka, zostaw komentarz, no i do następnego razu, pa pa!